Pierwsze miejsce z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału. Vers 8 bis 10. Wiersze 8 do 10. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 8 wiersz. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Die zweite Stelle aus dem zweiten Korintherbrief. Drugie miejsce z drugiego listu do Koryntian. Kapitel 2, Vers 12 und 13. Drugi rozdział, 12 i 13. 12 i 13 wiersz. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Dann aus Apostelgeschichte 20. Następnie z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, vers 5 bis 12. Od 5 do 12 wiersza. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie. My zaś odpłynęliśmy z Filipi po święcie Przaśników i w 5 dni przybyliśmy do nich, do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy, a pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem, spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł go i objąwszy go rzekł: nie twórzcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo, aż do świtania i tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. Die letzte Stelle aus dem zweiten Timotheusbrief. I ostatnie miejsce z drugiego listu do Timoteusza. Aus Kapitel 4. Czwarty rozdział. Vers 13. 13 wiersz. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Wir wollen heute gemeinsam einen Ort besuchen. Dzisiaj wspólnie razem chcemy odwiedzić pewne miejsce. Ihr habt beim Lesen gemerkt, es ist der Ort Troas. I z pewnością w czasie, gdy czytaliśmy, zauważyliście, że jest to Troada. Paulus war an diesem Ort. Paweł był w tym miejscu. An diesem Ort war das Evangelium angenommen worden. W tym miejscu Ewangelia została przyjęta. An diesem Ort war eine Versammlung entstanden. W tym miejscu powstało zgromadzenie. Und wir können einiges lernen von diesem Ort. I właśnie z tego miejsca możemy się co nieco nauczyć. In der ersten Stelle haben wir gelesen, dass Paulus Wegweisung gefunden hat in Troas. I w pierwszym miejscu, które przeczytaliśmy, zauważyliśmy, że Paweł znalazł pewną wskazówkę. Wir haben davon gesungen in unserem Lied in Strophe 2. W Troadzie znalazł tą wskazówkę i też śpiewaliśmy o tym w naszej pieśni w drugiej zwrotce. Manchmal verschließt Gott uns eine Tür. Czasami bywa tak, że Bóg zamyka nam pewne drzwi. Manchmal öffnet er uns eine Tür. Czasami otwiera nam pewne drzwi. Er wird uns führen. On nas poprowadzi. Und das hat Paulus in Troas erlebt. I właśnie to Paweł doświadczył tego w Troadzie. Er ist auf seiner zweiten Missionsreise. On jest w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Er hatte einen neuen Mitarbeiter gefunden. Znalazł nowego współpracownika. Den jungen Bruder Timotheus. Młodego brata Tymoteusza. Und jetzt überlegten sie, wie es weitergehen soll. I teraz zastanawiają się, jak ma się to dalej toczyć. Aber der Geist Gottes verschließt Türen. Ale też Duch Boży zamyka pewne drzwi. In Asien konnten sie das Wort Gottes nicht reden. Asii nie mogli głosić Słowa Bożego. Sie versuchen nach Bithynien zu gehen. Starali się iść do Bityni. Aber der Geist Jesu erlaubt es ihnen nicht. Ale Duch Jezusowy nie pozwalał im. Und da kommen sie schließlich nach Troas.
I koniec końców dotarli do Troady. Und in Troas zeigt ihnen Gott, wie es weitergehen soll. I tutaj Bóg im pokazuje, jak mają się sprawy dalej toczyć. In Vers 6 liest man, dass der Heilige Geist hindert. W szóstym wierszu możemy przeczytać, że Duch Święty przeszkadza. Und in Vers 7 liest man, dass der Geist Jesu etwas nicht erlaubt. W siódmym, że Duch Jezusa czegoś nie pozwala. Da waren Türen geschlossen. Tam były drzwi zamknięte. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist das getan hat. Nie wiemy, w jaki sposób Duch to Święty to uczynił. Und ich habe oft überlegt, wie hat er das wohl gemacht? I często nad tym się zastanawiałem, w jaki sposób się to stało. Wie hat er etwas verhindert? W jaki sposób czemuś zapobiegł, czy czemuś przeszkodził? Wie hat er etwas nicht erlaubt? W jaki sposób czegoś nie pozwolił? Und wir sind alle vielleicht neugierig. I z pewnością każdy z nas byłby ciekawy, jak to miało miejsce. Wir fragen, warum steht das nicht da? I może zadajemy sobie pytanie, dlaczego to nie jest napisane, w jaki sposób to się stało? Aber ich glaube, es ist gut, dass es nicht da steht. Ale myślę, że to dobrze, że nie jest napisane. Denn der Heilige Geist führt und leitet auf verschiedene Weise. Bo Duch Święty prowadzi na różne sposoby. Und es gibt dafür keine Regel. I nie ma tutaj reguły. Was ist das Mittel, was der Heilige Geist vor allem anwendet? Środek, który Duch Święty używa przede wszystkim, es ist das Wort Gottes. To Słowo Boże. Wenn er uns in seinem Wort etwas zeigt, dann wissen wir, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Jeśli on nam pokazuje coś w swoim słowie, to wiemy, co mamy czynić, a czego nie. Aber der Heilige Geist kann auch die Umstände benutzen. Ale Duch Święty może i wykorzystać pewne okoliczności. Dass ein Weg verschlossen ist, weil es praktisch nicht möglich ist. Że na przykład jakaś droga jest zamknięta, bo w praktyczny sposób jest niemożliwa. Und der Heilige Geist möchte auch Frieden ins Herz geben zu einer Entscheidung. I Duch Święty chce dać też nam pokój co do decyzji. Wir wissen nicht, wie er hier gewirkt hat. Nie wiemy, w jaki sposób on tutaj zadziałał. Aber er hat Türen zugemacht. Ale w jakiś sposób zamknął te drzwi. Und auch bei uns wirkt er. I również wśród nas on działa durch Gottes Wort, przez Słowo Boże, vielleicht durch ein Wort in den Versammlungsstunden, może przez jakieś słowo, które usłyszymy na godzinie zgromadzenia, vielleicht durch einen Kalenderzettel, może przez kartkę z kalendarza, dadurch, dass er uns Frieden oder eben keinen Frieden für eine Entscheidung gibt, może tak, że nie będziemy mieli co do jakiejś decyzji pokoju w naszym sercu, albo będziemy mieli pokój, vielleicht durch den Rat eines geistlichen Freundes. Może poprzez radę naszego duchowego przyjaciela, oder er gibt uns Frieden ins Herz. Albo po prostu włoży nam swego, tak jakby, pokój do naszego serca. Und das tut er oft beim Gebet. To czyni często, jeśli się modlimy. Wenn wir im Gebet mit Gott sprechen und ihm unsere Pläne hinlegen, jeśli często przedkładamy nasze plany Bogu w modlitwach, dann zeigt uns Gott oft seine Gedanken. To często Bóg pokazuje nam swoje myśli. Und er kann es auch durch die Umstände tun. Ale może to też uczynić poprzez okoliczności. Aber weißt du, was mich glücklich macht? Wiecie, co czyni mnie szczęśliwym? Der Geist macht nicht nur Türen zu, że Duch nie tylko zamyka drzwi, sondern er macht auch eine Tür auf. Ale i otwiera drzwi. Und das ist hier in Troas. I to właśnie ma miejsce w Troadzie. Paulus hat einen Traum. Paweł miał sen. Und in diesem Traum sieht er einen mazedonischen Mann. I w tym śnie widzi Macedończyka. Und der ruft, komm herüber und hilf uns. I woła on, przyjdź do nas i pomóż nam. Was macht Paulus jetzt? I co teraz Paweł czyni? Er sagt nicht, jetzt weiß ich 100%, los geht's. Nie mówi, teraz wiem na 100%, ruszam w drogę. Zuerst bespricht er sich mit seinen Mitarbeitern. Najpierw omawia tą sprawę ze swoimi współpracownikami. Vers 10 fängt an, er hat das Gesicht gesehen. Dziesiąty wiersz zaczyna się, gdy tylko ujrzał to widzenie, czyli on. Aber dann steht, wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe. Ale dalej czytamy, staraliśmy się, liczba mnoga. Er hat also gesprochen mit seinen Mitarbeitern. A więc on z nimi rozmawiał. Und gemeinsam haben sie Klarheit gefunden, Gott hat uns gerufen. I wspólnie razem doszli do wniosku, że to jest to, do czego Bóg nas powołuje. Lest dazu mal noch einen Vers aus dem Römerbrief. Do tego jeszcze jedno miejsce z listu do Rzymian. Da haben wir auch einen Blick so in das Herz von Paulus. Tutaj też mamy wejrzenie w serce Pawła.
wie er sucht, welchen Weg der Herr ihn führt. Gdzie szuka, jaką drogą Pan go ma prowadzić. Wir lesen aus Römer 15, Vers 20 und 21. Przeczytajmy 15 rozdział, 20 i 21 wiersz. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Paulus hat Eifer. Paweł ma gorliwość. Er möchte gerne für den Herrn arbeiten. On chce pracować dla Pana. Aber er möchte es auch am richtigen Ort tun. Ale chce to też czynić na właściwym miejscu. Und da sagt er, nicht da, wo Christus schon gepredigt ist. I mówi, nie tam, gdzie Chrystus już jest głoszony. Ich will mich nicht in fremde Arbeit einmischen. Nie chcę się mieszać do obcej pracy, do czyjejś pracy. Was wollte er tun? Co chciał czynić? Er wollte so gehen, wie es in der Bibel steht. On chciał iść tak, jak to jest napisane w Biblii. Er stützt sich in Vers 21 auf Gottes Wort. On w 21 wierszu opiera się na Słowie Bożym. Wie geschrieben steht. Jak napisano. Ja, und so wollte er seinen Dienst ausrichten. Tak chciał prowadzić swoją służbę. Nun, sie schlossen, dass Gott sie gerufen hat. I oni postanowili, czy zrozumieli, że Bóg ich powołał. Möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Chciałbym wam teraz krótką historię opowiedzieć. Ein Freund und Bruder erzählte mir vor wenigen Tagen. Pewien przyjaciel, pewien brat opowiadał mi kilka dni temu. Meine Nachbarin hat sich bekehrt. Moja sąsiadka się nawróciła. Und es war etwas seltsam. I to było coś dziwnego. Sie hat es mir erzählt und ich habe sie gefragt, wie kommt das, dass du dich bekehrt hast? Ona mi to opowiedziała i zapytałem się jej, jak do tego doszło, że ty się nawróciłaś. Sie sagt, eines Nachts habe ich geträumt. I powiedziała, pewnej nocy miałam sen. Von meiner Großmutter. Sen śniła mi się moja babcia. Diese Großmutter war eine gläubige Frau gewesen. Ona była wierzącą osobą. Aber sie lebte nicht mehr. Ale już długo nie żyje. Und jetzt träumt diese Frau. I teraz ta sąsiadka ma ten sen. Sie träumt, dass die Großmutter ruft. Komm dahin, wo ich auch bin. I że babcia woła, chodź tu, gdzie i ja jestem. Dieser Traum hat die Frau nicht losgelassen. I ten sen nie dawał jej spokoju. Und sie hat sich bekehrt. I nawróciła się. Seht ihr, Gott kann auch heute noch durch einen Traum reden. Widzicie, dzisiaj Bóg może przemawiać do człowieka przez sen. Diese Frau hat leider nicht in der Bibel gelesen. Ta kobieta nie czytała Biblii. Aber Gott hat doch zu ihr gesprochen. Ale Bóg przemówił do niej. Wir müssen nicht auf einen Traum warten. My nie musimy czekać na sen. Gott kann heute noch so reden. Oczywiście, Bóg może do nas przemówić w ten sposób. Aber in der Regel tut er das nicht. Ale co do zasady, raczej Bóg tak nie czyni. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil wir die Bibel haben. Bo mamy Biblię. Gott möchte zu uns durch sein Wort reden. Bóg chce mówić do nas przez swoje słowo. Und jeder von uns hält jetzt eine Bibel in der Hand. I każdy z nas tutaj trzyma Biblię w swojej ręce. Benutzen wir sie auch? Czy używamy jej? Dann wird Gott durch sein Wort zu uns reden. Jeśli tak, to Bóg przez swoje słowo będzie do nas mówił. Und das ist viel besser als durch einen Traum. A to jest coś wiele, o wiele lepszego niż przez sen. Paulus hatte nicht eine Bibel wie wir. Paweł nie miał takiej Biblii jak my. Aber er bekommt Wegweisung und Gott öffnet ihm eine Tür. Ale on otrzymał takie wskazówki i Bóg otworzył mu drzwi. Und das lernen wir in Troas. I tego możemy się nauczyć z Troady. Wir wollen in diesem Sinn in unserem Leben auch nach Troas gehen. W tym sensie chcemy w naszym życiu iść do Troady. Wir haben in unserem Leben viele Fragen. Bo w naszym życiu mamy wiele pytań. Wir haben viele Entscheidungen zu treffen. Mamy wiele decyzji do podjęcia. Als Männer haben wir besonders die Verantwortung, dass wir Entscheidungen treffen. Jako mężczyźni mamy szczególną odpowiedzialność do podejmowania pewnych decyzji. Das erwartet Gott von uns. I tego Bóg też od nas oczekuje. Und oft fühlen wir uns schwach. A często czujemy się słabymi. Dann wollen wir nach Troas gehen, in diesem Sinn. W tym sensie chcemy wtedy iść do Troady. Und warten, wie Gott zu uns spricht durch sein Wort. I czekać, jak Bóg do nas przemówi w swoim słowie. Und er wird uns Klarheit geben. I on da nam jasność. Und dann ist die Frage, sind wir bereit, es zu tun? I pytanie do nas, jesteśmy gotowi to wykonać? Paulus war bereit. Paweł był gotowy. Er sagt nicht, nein, ich wollte doch nach Asien. I nie powiedział, nie, no przecież ja chciałem iść do Azji. Nein, ich wollte doch nach Bithynien. Nie, no przecież miałem plan iść do Bitynii. Ich will lieber hier bleiben.
Albo lepiej tu mi jest pozostać. Nein, Gott sagt, geh nach Europa. Nie, Bóg mu powiedział, idź do, no, do Europy. Geh nach Mazedonien. Idź do Macedonii. Und er ist bereit zu gehen. I on jest gotowy iść. Sind wir auch bereit zu gehen, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns schickt? Czy jesteśmy też gotowi iść, gdy Bóg nas posyła? So kommt das Evangelium nach Europa. I w ten sposób Ewangelia dotarła do Europy. Und wir sind bis heute dankbar dafür. I po dziś dzień możemy być za to wdzięczni. Auf dieser zweiten Reise kommt Paulus auch nach Korinth. W tej drugiej podróży dotarł Paweł i do Koryntu. Er kann lange Zeit dort bleiben. I przez długi czas mógł tam być. Mehr als anderthalb Jahre. Ponad półtora roku. Und auch dort entsteht eine Versammlung. I również i tam powstało zgromadzenie. Als Paulus dann weitergeht, i gdy Paweł poszedł dalej, da hört er, dass es in dieser Versammlung viele Probleme gibt. To usłyszał, że w tym zgromadzeniu pojawiło się wiele problemów. Während seiner dritten Reise ist er längere Zeit in Ephesus. W czasie swojej trzeciej podróży przez dłuższy czas przebywał w Efezie. Und weil er von den Problemen in Korinth gehört hat, i ponieważ usłyszał o problemach w Koryncie, schreibt er einen Brief. Napisał list. Und er schreibt diesen Brief mit vielen Tränen. I ten list napisał, wylewając wiele łez. Und jetzt ist er sehr unruhig, wie wird dieser Brief aufgenommen? I teraz jest bardzo niespokojny, jak ten list zostanie przyjęty. Was werden die Korinther tun mit dem, was ich ihnen geschrieben habe? Co ci Koryntianie uczynią z tym, co im napisałem? Es waren ernste Sachen passiert. Bo tam wydarzyły się poważne sprawy. Und Paulus muss klar und entschieden und ernst an sie schreiben. I Paweł musi jasno, zdecydowanie im napisać o tym. Und er wollte gerne wissen, wie geht es weiter in Korinth. I chętnie chce wiedzieć, co się tam dzieje w tym Koryncie. Er hat seine Aufgaben. On ma swoje zadania. Und er zieht weiter. I idzie dalej. Und er kommt nach Troas. I dotarł do Troady. Das haben wir 2. Korinther 2 gelesen. W drugim Koryntian 2 czytaliśmy. Und er findet dort eine Tür für das Evangelium. I tam znalazł te drzwi do Ewangelii. Aber er ist in seinem Herzen sehr unruhig. Ale w swoim sercu był bardzo niespokojny. Die Sache mit den Korinthern beschäftigt ihn stark. Ta sprawa Koryntian bardzo go zajmowała. Und deswegen bleibt er nicht lange in Troas. I dlatego długo nie przebywał w Troadzie. Er wartet darauf, Titus zu treffen. On chciał spotkać Tytusa. Titus war in Korinth gewesen. Bo Tytus był w Koryncie. Und Paulus wartete darauf, ihn zu treffen, um Nachricht aus Korinth zu bekommen. I chciał się z nim spotkać, by otrzymać jakieś wieści z Koryntu. Schließlich kommt der Titus. Koniec końców przyszedł ten Tytus. Wir lesen das in Kapitel 7, Vers 6. 7 rozdział, 6 wiersz o tym czytamy. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Endlich ist der Titus gekommen. W końcu przyszedł Tytus. Er hat gute Nachrichten gebracht. I przyniósł mu dobre wiadomości. Die Korinther haben auf das gehört, was Paulus ihnen geschrieben hat. Koryntianie posłuchali tego, co im Paweł napisał. Und deswegen schreibt Paulus ihnen diesen zweiten Brief. I dlatego napisał Paweł ten drugi list. Vielleicht nur ein halbes Jahr nach dem ersten Brief. Może to było mniej więcej pół roku po pierwszym liście. Immer noch von der dritten Missionsreise. Ciągle będąc w tej trzeciej podróży misyjnej. Und er erzählt den Korinthern in diesem Brief, dass er in Troas gewesen war. I opowiada tym Koryntianom, że był w Troadzie. Aber keine Ruhe hatte und deshalb schnell wieder weiterzog. I nie miał tego spokoju, dlatego poszedł szybko dalej. Und trotzdem lernen wir durch diesen kurzen Vers in 2. Korinther 2 etwas über Troas. A jednak w drugim rozdziale 2. Koryntian czegoś dowiadujemy się o Troadzie. In Troas gab es eine offene Tür für das Evangelium. W Troadzie były otwarte drzwi dla zwiastowania Ewangelii. Da sind wir wieder bei unserem Lied. I znowu wracamy do naszej pieśni. Heute öffnest du uns Türen. Dzisiaj otwierasz nam drzwi. Eine Tür für das Evangelium. Drzwi na Ewangelię. Die Menschen waren wohl bereit, das Evangelium zu hören. Ludzie byli gotowi słuchać Ewangelii. Vielleicht haben sie Paulus gesagt, rede nochmal davon. Może powiedzieli Pawłowi, jeszcze raz nam opowiedz. Wir wollen dich nochmal hören. Jeszcze raz chcemy cię posłuchać. Das Wichtige ist, diese Tür, die ist aufgetan im Herrn.
To co ważne, to to, że te drzwi zostały otwarte w Panu. Es ist also kein eigener Gedanke, keine eigene Idee von Paulus. A więc to nie jest własna myśl Pawła. Und trotzdem, und es war vom Herrn geöffnet. To było otwarte przez Pana. Und trotzdem bleibt Paulus nicht lange da. A jednak Paweł nie pozostał długo tam. Ist interessant, oder? Ciekawe, nie? Eine offene Tür. Otwarte drzwi. Und doch zieht Paulus bald weiter. A jednak Paweł odchodzi stamtąd. Ich finde das wirklich ermutigend. Ja myślę, że to jest naprawdę pokrzepiające. Gott nimmt Rücksicht auf die Empfindungen seines Knechtes. Że Bóg bierze wzgląd na odczucia swojego sługi. Paulus war innerlich in Unruhe. Paweł wewnętrznie miał niepokój. Und der Herr geht da nicht drüber hinweg. A Pan nie przechodzi nad tym tak jakby do porządku dziennego. Er schenkt ihm eine Ermutigung durch die geöffnete Tür. Dał mu pokrzepienie przez otwarte drzwi. Und trotzdem ist es recht, dass Paulus weiterzieht. A jednak to było właściwe, że on poszedł dalej. Er sollte Titus in Mazedonien treffen. Bo on miał spotkać się z Tytusem w Macedonii. Das hatte Gott längst geplant. To Bóg już dawno temu zaplanował. Und so war es richtig, dass Paulus weiterzog. I dlatego było właściwym, że Paweł poszedł dalej. Und Gott führt ihn später noch einmal nach Troas. A Bóg później przyprowadził go jeszcze raz do Troady. Und das haben wir gelesen in Apostelgeschichte 20. I o tym czytaliśmy w Dziejach 20 rozdział. Wir lesen in Vers 1, dass er fortging, um nach Mazedonien zu reisen. W pierwszym wierszu czytamy, że wyruszył w drogę do Macedonii. Wahrscheinlich hat er dort den Titus getroffen. I być może właśnie tam spotkał Tytusa. Dann geht es über Griechenland, potem przez Grecję und wieder zurück durch Mazedonien. I znowu z powrotem przez Macedonię. Und schließlich kommt er wieder nach Troas. I koniec końców trafia znowu do Troady. Und dort wartet er 7 Tage. Tam czeka 7 dni. Warum wartet er? Dlaczego? Weil er gerne dort in Troas das Zusammenkommen zum Brotbrechen besuchen möchte. Bo tam chciał być na godzinie łamania chleba. Eigentlich war Paulus in Eile. W zasadzie spieszyło mu się. Der war jetzt auf der Rückreise nach seiner dritten Missionsreise. W zasadzie teraz był w drodze powrotnej ze swojej trzeciej podróży misyjnej. Und er wollte nach Jerusalem zurückkehren. I chciał wrócić do Jerozolimy. Und trotzdem macht er 7 Tage Pause. A mimo wszystko zrobił przerwę 7 dni. Es scheint so, als sei er am Sonntagabend spät angekommen. Można mieć takie wrażenie, że przybył tam w niedzielę późnym wieczorem. Und jetzt wartet er bis zum nächsten ersten Tag der Woche. I teraz czeka do kolejnego pierwszego dnia tygodnia. Um dort mit den Geschwistern in Troas das Brot zu brechen. Aby właśnie tam w Troadzie z tymi wierzącymi łamać chleb. Ich möchte gerne 6 Punkte zeigen. Von dieser Versammlung in Troas. Chciałbym 6 punktów teraz przytoczyć o tym zgromadzeniu w Troadzie. Und ich dachte daran, weil wir in einem Gebet gesagt haben. I to mi przyszło na myśl, bo w jednej z modlitw wyraziliśmy, dass wir dankbar sind, dass der Herr Jesus uns das noch schenkt, dass wir als Versammlung zusammenkommen dürfen zum Brotbrechen. Że jesteśmy wdzięczni, że jeszcze dzisiaj Pan Jezus daruje nam to, abyśmy jako zgromadzenie zgromadzali się na łamanie chleba. No, das ist der erste Punkt hier, den wir lernen in Troas. I to jest właśnie pierwszy punkt, którego uczymy się tutaj w Troadzie. Die Versammlung kommt zusammen. Że zgromadzenie zgromadza się. Noch ein Gedanke vorweg. Jeszcze jedna wsteczna myśl. Sehen wir nicht, wie gnädig Gott ist. Czy widzimy to, jak łaskawy jest Bóg? Paulus war eine Zeit vorher dort in Troas gewesen. Paweł był wcześniej w Troadzie. Es gab eine offene Tür fürs Evangelium. Były tam otwarte drzwi dla Ewangelii. Aber Paulus zog weiter, weil er innerlich unruhig war. Ale on, Paweł poszedł dalej, bo miał wewnętrzny niepokój. Ist Troas jetzt benachteiligt worden? Czy Troada coś straciła na tym? Nein. Nie. Wir sehen, da sind Gläubige. Widzimy, że tam są wierzący. Da ist eine Versammlung. Tam jest zgromadzenie. Und die Versammlung scheint voll zu sein. I wydaje się, czy można mieć takie wrażenie, że to zgromadzenie jest pełne. So voll, dass man sogar auf der Fensterbank sitzen muss. Tak pełne, że nawet trzeba było siedzieć na parapecie. Ich finde das so ermutigend.
Myślę, że to jest tak pokrzepiające. Es war nicht zum Nachteil, dass Paulus weiterzog. To nie było jakimś minusem, że Paweł odszedł wtedy od nich. Sondern Gott hat an diesem Ort weiter gewirkt. Ale Bóg działał w tym miejscu ciągle. Jetzt zu unserem ersten Punkt. I teraz nasz pierwszy punkt. Die Versammlung kommt zusammen. Zgromadzenie zgromadza się wspólnie razem. Das dürfen wir auch tun. I to możemy czynić również i dzisiaj. Heute. Dzisiaj. Am Sonntag. W niedzielę. Und die Frage ist, sind wir dabei? I pytanie do nas, czy jesteśmy obecni wtedy? Sind wir da, wenn die Versammlung zusammenkommt? Czy jesteśmy obecni, gdy zgromadzenie zgromadza się? Wir können uns ja mal die Frage stellen, warum wollen wir da sein? Możemy sobie postawić pytanie, dlaczego chcemy być wtedy obecni? Und sicher ist die erste Antwort, weil der Herr Jesus da ist. I z pewnością naszą pierwszą odpowiedzią będzie, bo Pan Jezus jest tutaj. Vielleicht hätten wir zuerst eine andere Antwort gegeben. Być może dalibyśmy jakąś inną odpowiedź. Vielleicht hätten wir gesagt, ich möchte gerne einen Segen bekommen. Można by powiedzieć, chciałbym otrzymać błogosławieństwo. Ja, der Herr möchte auch Segen austeilen. Tak, Pan też chce nam błogosławić. Aber ich meine, der Punkt, den Herrn Jesus zu treffen, der ist noch schöner. Ale myślę, że ten punkt, by spotkać Pana Jezusa, ten jest jeszcze piękniejszy. Haben das nicht die Jünger auch gesagt? Czy uczniowie tego też nie wypowiedzieli? Als der Thomas nicht bei ihnen war? Gdy Tomasza wśród nich nie było? Wir haben den Herrn gesehen. Widzieliśmy Pana. Da wollte er beim nächsten Mal auch dabei sein. I po tych słowach, następny raz, gdy byli zgromadzeni, on też koniecznie chciał być z nimi. Aber es gibt noch einen Grund, warum die Versammlung zusammenkommt. Ale jest jeszcze kolejny punkt, dlaczego zgromadzenie razem jest. Damit hier auf der Erde etwas sichtbar wird von der einen Versammlung. Aby tutaj, na tej ziemi, co nieco było widzialne coś z jedności zgromadzenia. Wie freut sich Gott, wenn das so ist? Jak Bóg się cieszy, gdy tak to właśnie jest? Wie freut sich der Herr Jesus, wenn das so ist? Jak cieszy się Pan Jezus, gdy tak się te rzeczy mają? Gott hat sich diese Versammlung erworben durch das Blut seines eigenen. Bóg sobie nabył to zgromadzenie przez krew swojego jedynego. Der Herr Jesus ist gestorben, um diese Versammlung möglich zu machen. Pan Jezus zmarł, by to stało się możliwym. Wie freut er sich, wenn Gläubige wirklich als Versammlung zusammenkommen? Jakże on cieszy się, gdy wierzący się zgromadzają jako zgromadzenie. Wann kamen sie zusammen? Kiedy się zebrali? Am ersten Tag der Woche. Pierwszego dnia tygodnia. Wo kamen sie zusammen? Gdzie się zebrali? In einem Obersaal. W sali górnej. Das kann man sicherlich geistlich verstehen. To też można rozumieć w sposób duchowy. Sie gingen nach oben. Oni jakby wznieśli się. Getrennt von der Welt. Oddzielając się od tego świata. In Gemeinschaft mit dem Herrn. W społeczności z Panem. Hatte der Herr Jesus es ihnen nicht so vorgemacht? Czy Pan Jezus im tego tak nie pokazał? Da fragen diese beiden Jünger in zum Beispiel Markus 14. Tych dwóch uczniów, na przykład Marka 14, pyta Pana. Wo willst du, dass wir das Passa bereiten? Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali wieczerzę paschalną? Und dann erklärt der Herr Jesus ihnen, wie sie diesen Platz finden. I Pan im dokładnie wyjaśnia, jak mają znaleźć to miejsce. Sie sollten dem Mann mit dem Wasserkrug folgen. Mają iść za człowiekiem niosącym dzban wody. Ein Bild von dem Heiligen Geist, der das Wort Gottes trägt. Obraz na Ducha Świętego, który podaje Słowo Boże. Und wenn sie diesem Mann folgen, würden sie diesen Obersaal finden. I gdy pójdą za tym człowiekiem, to znajdą tą górną salę. Mit Polstern belegt und fertig. Wystrojoną odświętnie. Tu die Gläubigen das hier nicht, um es so zu machen, wie der Herr Jesus es möchte? Czy oni tutaj nie czynią tego tak, jak Pan Jezus to chciał? Ist das nicht auch der Gedanke im Blick auf den Ort des Zusammenkommens? Czy to nie jest też spojrzenie na tą myśl wspólnego zgromadzenia się? Dass wir alles so tun möchten, wie Gott es uns in seinem Wort aufgeschrieben hat. Że wszyscy chcemy to czynić tak, jak Bóg nam zapisał w swoim słowie. Und die dritte Frage ist, zu welchem Zweck kommen sie zusammen? I trzecie pytanie brzmi, w jakim celu się zgromadzają? Und wir finden hier einen doppelten Zweck. A tutaj mamy podwójny cel. Zuerst, um das Brot zu brechen. Po pierwsze, aby łamać chleb. Und dann, um auf Paulus und seine Worte zu hören. A po drugie, aby słuchać Pawła i tego, co ma do powiedzenia. Wenn wir das Neue Testament untersuchen,
Jeśli będziemy badali Nowy Testament, dann finden wir drei Gelegenheiten, zu denen die Versammlung regelmäßig zusammenkommt. To znajdziemy trzy okoliczności, dla których zgromadzenie regularnie się zbiera. Zum Brotbrechen, na łamanie chleba, zur Auferbauung, ku zbudowaniu, und zum Gebet. I na modlitwę. So kamen die Christen am Anfang zusammen. Takich, w ten właśnie sposób zbierali się chrześcijanie na początku. So belehrt uns das Neue Testament. Tak poucza nas Nowy Testament. Und so dürfen wir es bis heute tun. I tak też możemy czynić po dziś dzień. Ein zweiter Punkt. Der erste Punkt war, die Versammlung kommt zusammen. Pierwszym punktem było, że zgromadzenie się wspólnie zbiera. Drugi. Ein zweiter Punkt. Sie haben Interesse für das Wort von Paulus. Oni byli zainteresowani czy zaciekawieni słowem Pawła. Wenn wir das Neue Testament untersuchen, gdy będziemy badali Nowy Testament, dann finden wir, dass Paulus einen besonderen Auftrag hatte. To zauważymy, że Paweł miał szczególne zadania. Ihm war die Verwaltung des Geheimnisses anvertraut. Jemu zostały powierzone zarządzanie tajemnicami Bożymi. Er hat die Wahrheit über Christus und die Versammlung verkündigt. On głosił prawdę o Chrystusie i zgromadzeniu. Er hat das mündlich und schriftlich getan. Czynił to w sposób ustny i pisemny. Und jetzt redet dieser Paulus. I teraz ten Paweł mówi. Und die Geschwister in Troas interessieren sich dafür. A wierzący w Troadzie interesują się tym. Sie hören zu bis Mitternacht. I słuchają aż do północy. Das wären jetzt noch 5 Stunden. Jakbyśmy to teraz przełożyli, to jeszcze 5 godzin przed nami. Das ist ganz schön lange, oder? Długo, nie? Ihr würdet sehr nervös. Z pewnością bylibyśmy albo bylibyście nerwowi. Spätestens um 8 werdet ihr sehr nervös. Prawdopodobnie o 8 nerwy by zaczęły nami działać. Ich möchte auch nicht so lange reden, kein Problem. Oczywiście nie chcę tak długo mówić, aber es war hier eine besondere Gelegenheit. Ale tutaj była szczególna okoliczność. Paulus war da. Paweł był wśród nich. Und am nächsten Tag wollte er abreisen. I następnego dnia chciał odjechać. Und haben sie zugehört. I dlatego słuchali. Und sie haben Fragen gestellt. I stawiali pytania. Dieses Wort, was hier steht, unterreden, in Vers 7, er unterredete sich mit ihnen. Welches Wort habt ihr dann? W naszym języku jest przemawiał do nich, a w języku niemieckim jest to oddane, jakby rozprawiał z nimi. Wenn man dieses Wort im Griechischen anschaut, jakbyśmy na to słowo spojrzeli w języku greckim, dann sieht man, dass es ein Austausch war. To można z tego słowa widzieć dokładnie, że to była wymiana zdań. Wir können davon ausgehen, sie haben ihm auch Fragen gestellt. I stąd możemy wyciągnąć wniosek, że po prostu oni stawiali mu też pytania. Und er hat ihnen Antworten gegeben und ihnen Gottes Wort erklärt. I on odpowiadał im i wyjaśniał im Słowo Boże. Wir lesen in Vers 8, dass viele Lampen dort waren. W 8. wierszu czytamy, że było wiele lamp. Natürlich, das war auch nötig, weil um Mitternacht war es sehr dunkel. Oczywiście było to konieczne, bo w północy jest zazwyczaj ciemno. Aber ich meine, es hat auch eine geistliche Bedeutung. Ale myślę, że to też ma duchowe znaczenie. Weil wenn wir Interesse für das Wort Gottes haben, für die Lehre des Wortes Gottes, dann ist Licht da. Jeśli jesteśmy zainteresowani Słowem Bożym, to i światło jest ku temu. Wir brauchen Licht, damit wir den richtigen Weg gehen. A potrzebujemy tego światła, abyśmy szli właściwą drogą. Und wenn wir großes Interesse an Gottes Wort haben, wird viel Licht da sein. A jeśli mamy duże zainteresowanie Słowem Bożym, to wtedy jest potrzebna... Wird viel Licht da sein. To wtedy będzie dużo światła. Und das brauchen wir auch. I tego też potrzebujemy. Also, erstens, die Versammlung kommt zusammen. Po pierwsze, zgromadzenie zgromadza się razem. Zweitens ist großes Interesse für Gottes Wort da. Po drugie, jest duże zainteresowanie Słowem Bożym. Und jetzt kommt der dritte Punkt. I teraz trzeci punkt. Die Versammlung besteht aus einzelnen Personen. Zgromadzenie składa się z pojedynczych wierzących. Ja, es ist schön, dass die Versammlung ein lebendiger Organismus ist. To jest piękne, że zgromadzenie jest jednym żywym organizmem. Ein Leib. Jedno ciało, ein Haus, jeden dom, eine Herde,
jedna trzoda, und doch besteht sie aus vielen einzelnen. A jednak składa się z wielu i pojedynczych. Und das ist auch heute so. I po dziś dzień jest tak samo. Da gibt's junge und alte. Są młodsi i starsi. Da gibt es Brüder und Schwestern. Są bracia i siostry. Da gibt's welche, die sind wach und welche, die sind müde. Są tacy, którzy są orzeźwieni i tacy, którzy są zmęczeni. Welche, die sind gesund und welche, die sind krank. Są tacy, którzy są zdrowi i tacy, którzy są chorzy. Und Gott übersieht nicht den Einzelnen. A Bóg nie pomija żadnego. Und hier war auch ein Einzelner. I tutaj był też taki jeden. Er war ein gewisser junger Mann, ein Jüngling. Pewien młodzieniec. Und es wird sogar sein Name genannt. I nawet jest z imienia wymieniony. Ja, der Herr kennt die Einzelnen. Tak, Pan zna każdego pojedynczego. Er kennt sie mit Namen. Zna każdego z nas po imieniu. Er weiß alles von ihnen. I wie wszystko o nim. Dieser Name Eutychus, den kann man übersetzen mit glücklich oder gedeihlich. To imię Eutychus można przetłumaczyć jako szczęśliwy. Wir können daraus entnehmen, es war ein erfolgreicher junger Mann. Można by wyciągnąć wniosek, że to był człowiek osiągający sukces. Vielleicht hat er viel gearbeitet an diesem Tag. Może wiele pracował tego dnia. Der Sonntag war damals ja nicht frei. Bo niedziela wtedy to nie był dzień wolny. So wie es auch heute in den arabischen Ländern ist. Am Sonntag muss man arbeiten. Po dziś dzień w krajach arabskich w niedzielę się normalnie pracuje. Vielleicht war er deswegen müde. Może dlatego był zmęczony. Aber er war da. Ale był. Und deswegen sind wir, haben wir Anerkennung für ihn. I dlatego miejmy wszyscy uznanie dla niego. Auch wenn er vielleicht ein erfolgreicher junger Mann war, er hatte doch Interesse für das Wort Gottes. Nawet jeśli był właśnie człowiekiem sukcesu, to jednak miał zainteresowanie Słowem Bożym. Er saß im Fenster. Siedział na parapecie. Und wir sollten das jetzt nicht negativ sehen. I nie chcielibyśmy tego rozpatrywać teraz negatywnie. Glaube nicht, dass er da saß, damit er rausgucken konnte. Myślę, że nie siedział tam po to, żeby móc sobie wyglądać na zewnątrz. Vielleicht saß er im Fenster, damit die älteren Platz auf den Stühlen hatten oder auf der Bank. Może siedział na tym parapecie po to, aby starsi mieli miejsce na ławkach. Gottes Wort tadelt ihn nicht dafür. Słowo Boże na żadnym miejscu go nie gani. Deswegen wollen wir ihn auch nicht tadeln. Dlatego i my nie chcemy go ganić. Wir wollen nicht mehr da reinlegen, als hier steht. Nie chcemy tutaj więcej się doszukiwać, niż jest napisane. Aber der Punkt ist, er wurde müde. Ale to, co jest napisane, był senny, zmęczony. Und dann schlief er ein. I zasnął. Bist du auch schon in der Versammlung eingeschlafen? Zdarzało ci się zasnąć na zgromadzeniu? Ich ja. Mnie? Tak. Warum hat's keiner gemerkt? Dlaczego nikt nie zauważył? Wenn man im Fenster sitzt und einschläft. Gdy się siedzi na parapecie w oknie i się zaśnie. Wo war der Bruder, der ihn aufgeweckt hat? Gdzie był jakiś brat, który by go mógł obudzić? Jedenfalls schlief er ein und fiel hinunter. Tak czy owak, on zasnął i spadł. Er wurde von tiefem Schlaf überwältigt. Ten głęboki sen zmorzył go. Ich meine, diese Formulierung zeigt, dass er dagegen ankämpfte. Myślę, że to sformułowanie zmożone snem pokazuje, że próbował zwalczyć ten sen. Aber am Ende ist er doch eingeschlafen. Ale koniec końców zasnął. Und dann fiel er herunter. I spadł. Und er war tot. I był, i zginął. Das ist vielleicht heute auch so, dass einer, der lange Zeit dabei war, auf einmal nicht mehr dabei ist. Czy dzisiaj nie jest też tak, że ktoś, kto długi czas był, teraz go nie ma? Dass einer geistlicherweise eingeschlafen ist. Że ktoś w tym duchowym aspekcie zasnął. Was macht Paulus jetzt? Co czyni teraz Paweł? Er sagt, ich habe nicht viel Zeit, ich muss euch noch so viel sagen, ich rede weiter. Mówi, mam mało czasu, a mam tyle wam do powiedzenia, więc kontynuujmy. Hätten wir verstanden, oder? Może byśmy zrozumieli, nie? O, Paulus macht das nicht. Ale Paweł tak nie czyni. Die Versammlung kommt zusammen. Zgromadzenie zgromadza się. Sie hat Interesse für das Wort Gottes. Jest zainteresowane Słowem Bożym. Sie besteht aus vielen Einzelnen, wo es ganz unterschiedliche Situationen gibt. Składa się z pojedynczych wierzących, którzy są w różnych okolicznościach. Und jetzt lernen wir den vierten Punkt. I teraz czwarty punkt. In dieser Versammlung gibt es Hirtendienst. W tym zgromadzeniu jest służba pasterska. Paulus geht hinunter. Paweł schodzi na dół. Er ruft nicht aus dem Fenster, hallo, werd mal wieder wach. Nie woła z okna, ej, obudź się. Er geht zu ihm hin. Idzie do niego. Drei Stockwerke, immerhin. Mimo wszystko, trzy piętra. Ohne Aufzug. Bez windy. Er geht hin.
Idzie. Das ist das erste. Er ging hinab. Pierwszy punkt. Zszedł na dół. Gehen wir solche nach, die vielleicht eingeschlafen sind? Czy my przychodzimy, czy wychodzimy do takich, którzy zasnęli? Paulus bemüht sich um diesen Eutychus. Paweł troszczy się o tego Eutychusa. Und das ist ein Ansporn für uns. I to jest taka zachęta dla nas. Das zweite, er fiel auf ihn. Po drugie, przypadł na, do niego. Man kann es auch übersetzen, er nahm Besitz von ihm. Można by to też przetłumaczyć właśnie jakby objął go, wziął go. Also, er geht nicht drei Meter weg und redet aus Distanz. A więc nie jest tak, że podchodzi, dystans zachowuje 3 metrowy i mówi z dystansu. Sondern er fällt auf ihn, um sich mit dieser Sache ernsthaft auseinanderzusetzen. On przypada właśnie do niego, aby poważnie sprawdzić, zająć się. Weißt du, was er nicht macht? A wiecie, czego nie robi? Er legt sich nicht neben ihn. Nie kładzie się koło niego. Wir machen das manchmal. A my tak często czynimy. Dann erzählt einer, wie schwierig das in der Versammlung ist. Ktoś opowiada jakąś trudną sytuację, która ma miejsce w zgromadzeniu. Und wir legen uns daneben. A my kładziemy się obok tego, w cudzysłowie oczywiście. Und sagen, ja, du hast auch recht, es ist aber wirklich alles schwierig. I mówimy, tak, tak, no faktycznie tak jest, wszystko jest ciężkie, trudne. Und der Bruder ist ja auch wirklich komisch. Tak, tak, i ten brat jest faktycznie taki dziwny. Und da war wieder eine schlechte Bemerkung. Znowu dał błędną wskazówkę. Hilft das? Pomaga to? Wir wollen natürlich ehrlich bleiben. Bądźmy szczerzy. Aber wir wollen uns nicht neben den legen, der darunter gefallen ist. Ale nie chciejmy się kłaść obok tego, który upadł. Wir wollen uns auf ihn legen. Und den Blick auf den Herrn lenken. Chcemy przypaść, przypaść doń i skierować nasze spojrzenia w górę na Pana. Ja, du hast vielleicht recht, da war eine schwierige Sache. Tak, być może masz rację, była trudna sytuacja. A wollen wir dabei stehen bleiben? Ale co, chcemy się tym dalej, chcemy to roztrząsać? Nein. Nie. Wir wollen auf den Herrn blicken. Spójrzmy na Pana. Wir wollen uns nicht durch das Negative beeinflussen lassen. Nie dajmy się pochłonąć temu, co negatywne. Wir wollen uns von dem Herrn gebrauchen lassen, das Negative zu verbessern. Dajmy się użyć Panu, by to, co negatywne, poprawić. In diesem Sinn, viele auf ihn. I właśnie to jest w tym sensie przypadł doń. Er wollte ihn wieder in Besitz nehmen. Chciał go wziąć w swoje ręce. Um ihn mitzunehmen wieder nach oben. Aby go zabrać ze sobą z powrotem do tej górnej sali. Und das dritte. I kolejny, trzeci punkt. Er umfasst ihn. Objął go. Ich meine, das zeigt, dass er in Liebe handelt. I myślę, że to wskazuje na to, że działa w miłości. Wenn man sich umfasst oder in den Arm nimmt. Jeśli się kogoś bierze na ręce albo obejmuje, dann ist das ein Handeln in Liebe. To jest to działanie w miłości. So wird Hirtendienst ausgeübt. W ten sposób jest czyniona właśnie służba pasterska. Dabei wird Böses nicht gut geheißen. Tu nie ma mowy o tym, że zło nazywane jest dobrem. Dabei kann die Bruderliebe nicht zu ungehorsam Gott gegenüber führen. Miłość braterska nie może prowadzić do nieposłuszeństwa wobec Boga. Das ist nämlich gar keine Bruderliebe. Bo wtedy to nie jest miłość braterska. Was schreibt Johannes über Bruderliebe? Co pisze Jan o miłości braterskiej? Wie erkennt man Bruderliebe? Jak rozpoznaje się miłość braterską? 1. Johannes 5, vers 2. 5 rozdział 1 Jana, 2 wiersz. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Woran erkennt man wahre Bruderliebe? Po czym rozpoznać prawdziwą miłość braterską? Im Gehorsam Gott gegenüber. W posłuszeństwie Bogu. Aber in diesem Sinn, in Liebe handeln, ale w tym sensie działać w miłości, an der Wahrheit festhalten, i trzymać się prawdy, das Wort Gottes nicht aufgeben, nie odkładać Słowa Bożego, das böse, böse nennen, to co złe nazywać złem, und doch bemüht sein, den Bruder zu gewinnen, a jednak troszczyć się o to, by pozyskać brata, das ist wahre Liebe. To jest właśnie prawdziwa miłość. Noch ein Vers dazu aus dem Petrusbrief. Jeszcze jeden wiersz do tego z listu Piotra. Aus 1. Petrus Kapitel 4. 1 Piotra 4. Vers 8. 8 wiersz. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Dieser Vers wird oft falsch verstanden. Ten wiersz jest często błędnie rozumiany. Dann sagt man, wenn da Sünde ist,
Mówi się, że jeśli jest jakiś grzech, wir können das mit Liebe zudecken. Możemy to zakryć miłością. Aber das meint die Stelle nicht. Ale to nie ma, nie jest tutaj o tym mowa. Gott kann niemals Sünde ertragen. Bóg nigdy nie może znieść grzechu. Schon gar nicht unter seinem Volk. A absolutnie nie, jeśli ten grzech ma miejsce pośród jego ludu. Was meint denn dieser Vers? Co ma na myśli ten wiersz? Petrus erklärt uns ja die Regierungswege Gottes. Piotr wyjaśnia nam zasady działania Boga. Wie Gott mit uns handelt, jak Bóg działa z nami in seiner Erziehung, w swoim wychowaniu nas. So schreibt er zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 17, na przykład 4 rozdział, 17 wiersz pisze, dass das Gericht anfangen muss, że ten sąd musi się rozpocząć beim Haus Gottes, od domu Bożego. 4, Vers 17a. 17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Möchte ein Beispiel sagen. Jeden przykład do tego. Apostelgeschichte 5. Dzieje apostolskie 5. Ananias und Sapphira belügen den Heiligen Geist. Ananias i Sapphira okłamują Ducha Świętego. Und in dieser Anfangsfrische, i w tej świeżości początkowej, war das eine solche Opposition gegen Gott. Była to taka, tak wielka opozycja przeciwko Bogu, że Bóg reaguje natychmiast i zabiera ich. Oczywiście oni są w niebie. Nie są zgubieni. Ale w swojej drodze wychowania Bóg zabrał ich z tej ziemi. A jeśli Bóg widzi grzech, dann muss er handeln. Musi działać. Aber jetzt sieht Gott, dass da Bemühungen der Liebe sind. Ale teraz Bóg widzi, że są te zatroskania miłości, czy próby miłości. Wysiłki miłości. Bemühungen der Liebe, die Sache in Ordnung zu bringen. Wysiłki miłości, by tą sprawę załatwić. Bemühungen, dass die Sünde bekannt und gelassen wird. Wysiłki, aby ten grzech został wyznany i odrzucony. Dann handelt Gott nicht gemäß der Sünde. To wtedy Bóg nie działa według tego, jaki był grzech. Dann handelt er gemäß der Liebe, die er sieht. Wtedy Bóg działa w miłości, którą widzi. Das meint die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. To oznacza ten wiersz. Miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Wir finden einen ähnlichen Gedanken in 1. Korinther 11. Podobną myśl mamy w 1. Korinthian 11. Da geht es um das Brotbrechen. Tam jest mowa o łamaniu chleba. Und da schreibt Paulus, jeder prüfe sich selbst. I Paweł pisze, niechże człowiek samego siebie doświadcza. Dass wir in unserem Leben das wegtun, was Gott nicht gefällt und so essen. I abyśmy z naszego życia usuwali to, co się Bogu nie podoba i jedli z tego chleba. Dann sagt er, wenn wir uns selber nicht beurteilen. I mówi dalej, jeśli sami siebie nie będziemy osądzali, dann wird Gott handeln. Wtedy Bóg zadziała. Aber Gott wünscht, dass wir es in Ordnung bringen. Ale Bóg życzy sobie, abyśmy sami tą sprawę załatwili. Und da ist der erste Schritt das Selbstgericht. A pierwszym krokiem jest właśnie samo osądzenie się. Aber zweitens auch, dass die Liebe unter den Geschwistern dazu führt, dass Sünde, die möglicherweise vorgekommen ist, in Ordnung gebracht wird. Ale drugi punkt, aby ewentualnie ten grzech, który był, aby przez wierzących został załatwiony, ta sprawa została uregulowana. Und dann handelt Gott entsprechend der Liebe, die er sieht. I wtedy Bóg działa w miłości. Und er wird dazu sein. Albo odpowiednio do miłości, którą widzi. Und er wird seinen Segen dazu geben. I da swoje błogosławieństwo ku temu. In dieser Haltung, in dieser Art wurde Hirtendienst in Troas ausgeübt. I w ten sposób była wykonywana służba pasterska w Troadzie. Und Paulus darf den Gläubigen sagen, ihr müsst euch nicht beunruhigen. I Paweł może powiedzieć wierzącym, nie bądźcie zakłopotani. Seine Seele ist in ihm. Jego dusza jest w nim. Gott hat ihm das Leben gegeben. Bóg dał mu życie. Und später bringen sie ihn wieder und werden getröstet. I koniec końców on wrócił do nich i oni byli też pocieszeni. Vorher der fünfte Punkt, den wir von Troas lernen. Piąty punkt, którego uczymy się z Troady. Paulus steigt wieder hinauf. Paweł wstąpił, znowu wszedł na górę. Und dann haben sie Gemeinschaft gehabt. I mieli społeczność. Hier steht hier,
Als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen, wróciwszy na górę, łamał chleb und gegessen, i spożywał und lange geredet i mówił długo, reiste er so ab. Aż do świtania i tak odszedł. Das Brotbrechen zur Verkündigung des Todes des Herrn, das war schon längst gewesen. Łamanie chleba, by ogłaszać śmierć Pana, to już miało miejsce od dawna. Dafür waren sie ja zusammengekommen in Vers 7. Przecież po to się zgromadzili w siódmym wierszu czytamy. Und dann hatte Paulus geredet. I potem Paweł mówił. Jetzt in Vers 11 ist es nicht das Brotbrechen, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Teraz, w 11 wierszu, to łamanie chleba nie jest, by ogłaszać śmierć Pana. Jetzt bricht er das Brot, damit sie eine gemeinsame Mahlzeit haben. Teraz on łamie chleb, aby mieli posiłek wspólny. So ähnlich wie in Lukas 24. Podobnie jak w Łukasza 24. Als der Herr Jesus in das Haus der Emmaus-Jünger geht. Gdy Pan Jezus znalazł, czy wszedł do domu w tej historii z uczniami z Emmaus. Da lesen wir auch in Vers 30, dass er mit ihm zu Tisch lag. 30 wiersz, a gdy zasiadł z nimi przy stole. Dass er das Brot nahm. Wziąwszy chleb. Dass er dafür dankte. Pobłogosławił. Und hat er es gebrochen. Czy podziękował i rozłamawszy. Das war auch nicht das Brotbrechen zur Verkündigung des Todes des Herrn. To nie było wtedy łamanie chleba na głoszenie śmierci Pana. Es war eine Mahlzeit, eine private Mahlzeit dort in diesem Haus. To był po prostu prywatnie, jak gdyby posiłek w tym domu. Und so haben die Gläubigen hier in Troas auch eine Mahlzeit gehabt. I w ten sam sposób właśnie ci wierzący mieli ten posiłek. Sie hatten lange gelauscht, was Paulus geredet hat. Oni długo rozmyślali nad tym, czy słuchali tego, co Paweł mówił. Und jetzt hatten sie Hunger. I byli głodni teraz. Sie haben eine gemeinsame Mahlzeit gehabt. I wspólnie razem zjedli, spożyli posiłek. Sie hatten Gemeinschaft untereinander. Mieli społeczność między sobą. Das lernen wir ja auch in Troas. Tego też się uczymy w Troadzie. Die Gläubigen haben Interesse für Gottes Wort. Wierzący mieli zainteresowanie Słowem Bożym. Aber sie haben auch Gemeinschaft miteinander. Ale mieli i również społeczność ze sobą. Vielleicht bei einer gemeinsamen Mahlzeit im Anschluss an die Zusammenkünfte. Może był to właśnie wspólny posiłek po wspólnej godzinie zgromadzenia. Aber auch bei Gastfreundschaft in den Häusern. Ale i również gościna po domach. Ist das nicht so, dass uns viele Briefe auffordern, Gastfreundschaft zu üben? Czy to nie jest tak, że w wielu listach czytamy o gościnności, wzywani jesteśmy do gościnności? An die Hebräer wird geschrieben, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Hebrajczyków czytamy, nie zapominajcie o gościnności. Weiß nicht so recht, wie es hier bei euch in diesem Land ist. Nie wiem, jak to wygląda zwyczajowo u was. In unserem Land hat Gastfreundschaft ausüben gelitten durch Covid. U nas w Niemczech ta gościnność ucierpiała wiele w czasie Covidu. Vor lauter Angst, sich anzustecken, hat man sich nicht mehr besucht. Z powodu strachu przed zarażeniem nie odwiedzano się. Und danach ist es so geblieben. I można powiedzieć, że gdy to ustało, to niestety, ale tak zostało. Aber das ist nicht gut. Ale to nie jest dobre. Glückliche Gemeinschaft miteinander. Szczęśliwa społeczność, wspólnie razem. Das hat man hier in Troas erlebt. To przeżywano w Troadzie. Und es ist gut, wenn wir das auch pflegen. I dobrym jest, gdy będziemy to pielęgnowali. Weißt du, wenn wir uns nur im Sonntagsanzug kennen, dann kennen wir uns nicht gut. Jeśli znamy się tylko w niedzielnych garniturach, to nie znamy się. Ich möchte euch eine kurze Begebenheit erzählen. Krótka historia. Ich war in einer kleineren Versammlung. Byłem kiedyś w takim mniejszym zgromadzeniu. Und da war ein Bruder, den hatte ich vorher noch nicht gesehen. I był tam brat, którego wcześniej nie widziałem, gdy tam bywałem. Wir haben uns unterhalten und er hat mir seine Geschichte erzählt. Rozmawialiśmy wtedy i opowiedział mi swoją historię. Das hat mich sehr beeindruckt. I zrobiło to na mnie duże wrażenie. Er hat gesagt, ich habe mich bekehrt. Powiedział, nawróciłem się. Und danach haben mich alle verlassen. I po tym wszyscy mnie opuścili. Meine Frau ist weggelaufen. Moja żona odeszła ode mnie. Sie hat gesagt, so einen Gläubigen will ich nicht. Powiedziała mi wprost, takiego wierzącego to ja nie chcę mieć. Meine Eltern haben mich ausgestoßen. Moi rodzice mnie odrzucili. Meine leiblichen Geschwister haben gesagt, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Moi bracia i moje rodzeństwo powiedziało mi, z tobą nie chcemy już mieć nic wspólnego. Das ist nicht einfach, oder? Nie jest to łatwa sytuacja, prawda? A weißt du, was dieser Bruder dann sagte? Ale wiecie, co ten brat powiedział?
zeigte auf die Geschwister. Pokazał mi wszystkich wierzących, którzy byli w tym zgromadzeniu. Und sagte, das ist jetzt meine Familie. I powiedział, to jest teraz moja rodzina. Die, das ist Gemeinschaft. To jest właśnie społeczność. Eine neue Familie gefunden. Znalazł nową rodzinę. Nicht nur sonntags von 10:30 bis 11:30. Nie, tylko w niedzielę od 9:30 do 10:30. So hat man in Troas auch eine gute Gemeinschaft miteinander. I w Troadzie też mieli dobrą społeczność, wspólnie razem. Und das sechste und letzte. I szósty, ostatni punkt. Das ist Trost von Gott. To jest pocieszenie od Boga. Ja, Paulus hatte geredet. Paweł mówił, przemawiał. Paulus hatte sich um Eutychus gekümmert. Paweł zatroszczył się o Eutychusa. Aber es war Gottes Wirken. Ale to było Boże działanie. Dass dieser Eutychus wieder lebte. Że on ożył. Und so hatten sie Trost. I w ten sposób by zostali pocieszeni. Das wünschen wir uns auch. Trost und Hilfe Gottes. Tego sobie też życzymy. Pociechy i pomocy Bożej. Wir wollen gerne unseren Teil dazu tun. Chcemy oczywiście przydać, przyłożyć do tego naszą część. Dass wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen. Gdy będziemy się, że przez to, że zgromadzamy się na łamanie chleba, dass Brüder da sind, die das Wort Gottes reden können. Że są bracia wśród nas, którzy mówią Słowo Boże. Damit Gott Antworten geben kann auf unsere Fragen. Aby Bóg też mógł dać nam odpowiedzi na nasze pytania. Damit Licht da ist. Aby światło było. Dass auch Hirtendienst da ist. Aby była służba pasterska. Und dann wird Gott seine Hilfe geben. I wtedy Bóg da, dołoży swojej pomocy do tego. Von ihm kommt Trost und Ermunterung. Bo od Niego pochodzi pociecha i pokrzepienie. Wir gehen noch zur letzten Stelle. I ostatnie miejsce. In Apostelgeschichte 20, da war es die dritte Missionsreise von Paulus. W 20. rozdziale Dziejów Apostolskich była trzecia podróż misyjna Pawła. Danach kam er in Gefangenschaft. Potem on był, znalazł się w więzieniu. Aber nach dieser Gefangenschaft in Rom ist er nochmal frei gekommen. Ale po tym więzieniu w Rzymie został jeszcze uwolniony. Und da hat er nochmal Troas besucht. I odwiedził jeszcze raz Troadę. Als er dann den zweiten Timotheusbrief schrieb, wypisał drugi list do Tymoteusza, da war seine zweite Gefangenschaft. To było jego drugie więzienie. Dazwischen lagen 2 oder 3 Jahre. Pomiędzy tym pobytem w więzieniu były mniej więcej 2 lub 3 lata. Und er schreibt davon, dass er nochmal in Troas gewesen war. I pisze, że był jeszcze raz w Troadzie. Und er sagte Timotheus, i mówi do Tymoteusza, wenn du kommst, gdy przyjdziesz, um mich hier in Rom in der Gefangenschaft zu besuchen, aby odwiedzić mnie tutaj w Rzymie, gdy jestem w więzieniu, dann bring etwas mit. Przynieś mi coś. Erstens den Mantel, po pierwsze płaszcz, und zweitens die Bücher, die Pergamente. A po drugie księgi i pergaminy. Nun, die Auslegung ist, wykład tego, es ging um einen wirklichen Mantel. Chodziło faktycznie o płaszcz, normalny płaszcz, jako ubranie. Und es ging um tatsächliche Bücher und Pergamente. I faktycznie chodziło o księgi i o pergaminy. Und Gott interessiert sich auch für diese Sachen. I Bóg troszczy się również i o te sprawy. Er interessiert sich auch für den Mantel, den wir brauchen. Bóg troszczy się również o płaszcz, którego potrzebujemy, o ubranie, którego potrzebujemy. Aber ich möchte auch eine Anwendung machen. Ale i jedno zastosowanie co do tego. Wofür braucht man einen Mantel? Po co potrzebny jest płaszcz? Damit man nicht friert. Aby nie było zimno. Ein Mantel gibt Wärme. Bo płaszcz daje ciepło. Und wofür braucht man Bücher? Po co potrzebne są książki? Um Informationen zu lesen. By czytać o, z nich pewne informacje. Und Pergamente? Pergaminy? Vielleicht um etwas aufzuschreiben. Aby może coś na nich zapisać. Also um Botschaft weiterzugeben. Może by podać pewną wiadomość czy pewne poselstwo komuś. Troas, da gab's einen Mantel und da gab's Bücher und Pergamente. W Troadzie był płaszcz, książki czy księgi i pergaminy. Lernen wir das nicht auch für uns? Czy tego nie możemy się nauczyć i dla nas? Wenn wir lernen wollen von Troas, jeśli z Troady chcemy się czegoś nauczyć, gibt es da geschwisterliche Wärme? Czy jest braterskie ciepło wśród nas? Der Mantel schützt vor dem schlechten Wetter. Płaszcz chroni nas przed niepogodą. Er gibt Wärme. Daje nam ciepło. Und wir leben in einer kalten Welt. A my żyjemy w zimnym, mroźnym świecie. In einer Welt, wo Feindschaft gegen die Kinder Gottes kommt. W świecie, gdzie jest nieprzyjaźń wobec dzieci Bożych.
Da brauchen wir diesen Schutz eines Mantels, da brauchen wir diese Wärme eines Mantels. Wtedy potrzebujemy tej ochrony, tego płaszcza, tego ciepła, które on daje. Wir finden das zuerst in Gemeinschaft mit Gott. To najpierw widzimy w społeczności z Bogiem. Aber wir dürfen es auch in miteinander als Geschwister finden. Ale i również możemy to znaleźć we wspólnej społeczności z wierzącymi. Wir sollten diese, die in diesem Sinn Wärme geben. Czy jesteśmy takimi, którzy w tym sensie podają to ciepło dalej? Das andere, die Pergamente. Druga rzecz, pergaminy. Die Bücher. Księgi, książki. Die Unterweisung von Gottes Gedanken in seinem Wort. Pouczenie Bożych myśli w Jego Słowie. Dass wir sie aufnehmen. Abyśmy je przyjmowali. Dass wir sie weitergeben. I abyśmy je dalej podawali. Beides brauchen wir. Obu tych stron potrzebujemy. Wärme. Ciepło und Klarheit i jasność, Liebe, miłość und Licht i światło. Und beides gab's in Troas. I obie te rzeczy były w Troadzie. Und Paulus schreibt noch einmal davon. I Paweł jeszcze raz o tym pisze. Ich meine, steht nicht umsonst, so ganz am Ende, in diesem letzten Brief von Paulus. Myślę, że nie na darmo to jest zapisane na końcu ostatniego listu Pawła. So waren wir zusammen in Troas. I mieliśmy wspólnie podróż do Troady. Wir haben gesehen, wie Gott Türen schließt und Türen öffnet. Widzieliśmy, jak Bóg drzwi otwiera i zamyka. Wir haben gesehen, wie er auch auf die Empfindungen seines Knechtes Rücksicht nimmt. Widzimy, jak bierze wzgląd na uczucia swojego sługi. Und wie er trotzdem Segen gibt und wirkt. I jak on mimo wszystko daje błogosławieństwo i działa. Wir haben etwas gelernt über die Merkmale einer örtlichen Versammlung. Nauczyliśmy się o cechach miejscowego zgromadzenia. I na koniec czytaliśmy o płaszczu i o książkach. Es ist schön, solche Orte aufzusuchen. To jest piękna rzecz, by szukać takich miejsc. Gottes Wort ist lebendig und redet so zu uns. Bo Słowo Boże jest żywe i przemawia do nas. Und er möchte uns dadurch auch Trost und Ermunterung geben. I chce nam przez to dać pokrzepienie i pocieszenie.